Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem Aleksandra Fedorska, redaktorka Business Alert. Witam serdecznie, Pani Aleksandro. Dobry wieczór. Pani Aleksandra nie jest pierwszy raz naszym gościem, więc domyślają się pewnie Państwo, że będziemy rozmawiać oczywiście o naszym zachodnim sąsiedzie, a u naszego zachodniego sąsiada w ostatnich dniach nieco się dzieje. Najgłośniejszą sprawą, która dzisiaj zdominowała większość agencji prasowych, jest dymisja niemieckiej minister obrony Christine Lambrecht. Pani Aleksandro, jakie komentarze po decyzji pani minister i czy możemy już mówić o ewentualnym następcy? O tym możemy bardzo wiele powiedzieć, ale zacznijmy od tego, że ta decyzja możliwe, że nie była decyzją samej pani Lambrecht, to się zapowiadało już bardzo długo. Można powiedzieć, że opinia publiczna w ostatnich miesiącach, a w ostatnich tygodniach tym bardziej, już postawiła na niej krzyżyk. Jak można powiedzieć, że takim ostatnim momentem, który się jej w całym takim toku nieudanych wypowiedzi, nieudanych akcji, to były te jej życzenia noworoczne, takie bardzo nieudane. Sklejała coś trudnego do zrozumienia przed bramą brandenburską, nawiązując coś do Ukrainy, a z tyłu leciały te wszystkie sztuczne ognie i to wyszło jej bardzo niefortunnie i zostało bardzo skrytykowane. Ona potem argumentowała, że to była jakoś jej prywatna wypowiedź, bo poczuła, że jest to nieudane. Więc można powiedzieć, że u pani minister od wielu tygodni, a ja uważam nawet od wielu miesięcy, nie wychodziło nic. I to nie była jej własna decyzja. Ona musiała odejść. Pani redaktor, to w takim razie są już jakieś pierwsze informacje w niemieckich mediach, kto może objąć tekę ministra obrony i czy to może wiązać się z jakąś nagłą zmianą polityki niemieckiej względem właśnie obronności? Wiemy, że ta zmiana, do tej zmiany nie dojdzie z godziny na godzinę. To znaczy, że Lambrecht będzie jeszcze najprawdopodobniej jutro mogła przedstawiać w rozmowach w Rammstein stronę niemiecką, to wydaje się prawdopodobne, bo musi jakby ten akt od kanclerza otrzymać, że odchodzi z rządu, a do tego jeszcze nie doszło. Ale to jest tylko kwestia paru dni. Mówi się głównie o Ewie Hügel. Ona była dotychczas komisarzem parlamentarnym do spraw sił zbrojnych. To by oznaczało głównie kontynuację. Jest to osoba mało znana na poziomie federalnym. Znów będzie to najprawdopodobniej kobieta, bo ten rząd ustalił sobie taki parytet między kobietami a mężczyznami w gabinecie i tak ta układanka wychodzi, że Ministerstwo Obrony jest obsadzane kobietami, więc oznaczałoby, że jeśli został następny minister obrony mężczyzną, to trzeba by było dokonać zmiany w jakimś innym ministerstwie. To wydaje się także trudne. Więc to potwierdza na razie tą tendencję, że prawdopodobnie będzie to Ewa Hög. Ale za kulisami dyskutuje się moim zdaniem bardziej kontrowersyjne kandydatury, do których należy między innymi Lars Klingbeil, co mi się bardzo nie podoba, bo on jest znany ze swojej bliskości do Gerharda Schrödera. On jest wychowankiem politycznym Gerharda Schrödera. I moim zdaniem mogłoby to zaszkodzić także w relacjach z USA, z ważnym przecież, ważnym partnerem zbrojeniowym Niemiec, bo wypowiedział się parokrotnie krytycznie na temat Stanów Zjednoczonych i ich polityki.
Czyli możemy jednak przewidywać, że sytuacja w Niemczech pod względem stanowiska, względem Ukrainy i ewentualnych dostaw sprzętu się nie zmieni, ale wspomniała Pani o Gerhardzie Schröderze, więc może byśmy nawiązali też do ciekawego newsa, który w ostatnich godzinach tak naprawdę pojawił się w niemieckiej przestrzeni publicznej. Mowa o wypowiedzi premiera z Saksonii, który stwierdził, cytuję, powinniśmy rozpocząć naprawę gazociągu Nord Stream 1, a w przyszłości wznowić dostawy rosyjskiego gazu. Jak ta wypowiedź odbiła się w Niemczech? Tak. Jest ona jedną z wielu takich wypowiedzi. Michael Kretschmer udzielił wywiadu Funke Medien, to znaczy takiemu medium raczej mniej znanemu, małemu medium. I tam wypowiedział się właśnie w ten sposób, że przecież Niemcy muszą mieć alternatywę do bardzo drogiego LNG, więc muszą powrócić do taniego gazu, a tym tanim gazem może być tylko gazociąg Nord Stream 1. I powiedział jeszcze takie jedno ważne zdanie, które rzuciło mi się bardzo w to jest mianowicie to, że powiedział, że surowce energetyczne muszą być dostępne w odpowiedniej cenie w kraju tak bardzo uprzemysłowionym. One nie mogą być surowcem tak trudnym do zdobycia i tak drogim. Panie Aleksandro, jeżeli rozmawiamy o naszym zachodnim sąsiedzie, to dziś pojawiają się tak naprawdę pierwsze komentarze w niemieckiej prasie dotyczące dzisiejszej wizyty premiera Morawieckiego, który gościł podczas spotkania opozycyjnej frakcji CDU-CSU i wypowiedział kilka słów, które de facto były skierowane bezpośrednio do kanclerza Scholza. I mamy już jakieś pierwsze komentarze w Niemczech dotyczące tej wizyty. Ona się odbija jakimś wielkim echem, bo jak wiemy, premier Morawiecki, jak sam stwierdził, pojechał do Niemiec, by przekonać, jak sam stwierdził, Niemców do przekazania Ukrainie czołgów Leopard 2. Myślę, że takie pierwsze komentarze pojawią się dopiero jutro rano. Teraz są tylko takie krótkie nawiązania. Już widziałam chyba godzinę temu, pojawiło się to pierwsze zdjęcie właśnie pokazujące spotkanie z Wolfgangem Schäuble, który ostatnio obchodził swój jubileusz w Bundestagu i w ogóle można powiedzieć, że jest to bardzo ważny polityk, wielka legenda niemieckiej chadecji i na pewno polityk polskiej sprawie bardziej oddany i z pewną sympatią spoglądający na Polskę, to zaznaczył w takim wywiadzie jeszcze parę tygodni temu, jak wiele Polska dla niego znaczy i zaznaczył to, jak bardzo kompetentna jest Polska w kwestiach polityki międzynarodowej. I to był oczywiście taki dla niego bardzo typowy strzał skierowany w kierunku Olafa Scholza. W takim razie, Panie Aleksandro, liczymy, że w najbliższych dniach będziemy mogli z Panią przeanalizować już konkretnie wizytę premiera Morawieckiego i przedyskutować, czy niemiecka polityka względem Ukrainy po tej wizycie i oczywiście po zbliżającym się spotkaniu w Ramstein się zmieni. Dziękuję zatem Pani Aleksandro. Naszym gościem była oczywiście Aleksandra Fedorska, z którą zawsze rozmawiamy o tym, co obecnie dzieje się u naszego zachodniego sąsiada. Państwa zachęcam do odwiedzenia mediów społecznościowych Aleksandry Fedorskiej oraz do zasubskrybowania kanału warnews.pl. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.